W ogóle ci powiem jako ciekawostkę. Wiesz, że powstał film Smoleńsk? Ojej. Ogarniasz wejście do kin. Ja takie, kurde. Widziałem zwiastun. Podobno sceny były kręcone w Stanach Zjednoczonych niektóre i koleś reżyserował ten sam, co pozwól, że co wyłączę cię, co bo nie chcę słyszeć o tym temacie. Co nagrał Czarny Czwartek. Kurde. Czarny Czwartek jest dobrym filmem, ale... Czy możemy nie gadać o tym? Come on, mamy MTV, stary, ale nie... Uwaga, lewica? Prawica. Ała, ale to poszło. Ja tylko czekam, aż zaczniemy. Jak wrócimy do tematu, to już? Witajcie, tu kanał Music.tv, z tej strony Mika i Gwosta i Radosław Stefański. Wpadliśmy na artykuł, który mówił o śmierci MTV. Każdy wie od jakiegoś czasu, że MTV nie prowadzi w tym momencie nic ciekawego. Jest parę jeszcze kanałów, na przykład MTV Rocks, to jest jedyne MTV, które mogę oglądać, szczerze mówiąc. Ale to też nie to samo. I przeczytaliśmy, jak było kiedyś i ja się zachwyciłem, Radek. Już nie miałem do czynienia z tymi latami świetności MTV, no bo 96 rok, a potem no już w latach 90. się zaczęło. Tak, pod koniec lat 90. Czyli my odpadamy po prostu już od tej świetności MTV i dlatego chcielibyśmy teraz wam przedstawić, jak było kiedyś i jak jest teraz z MTV. Teraz trochę lekcja historii, uwaga, uwaga, hashtag gimby nie znają. My też nie znamy. Ale my nie gimby. Ladies and gentlemen, rock and roll. 1 sierpnia 81 roku MTV zaczęło nadawać. 180 teledysków na początku mieli licencję tylko i wyłącznie na tę liczbę. No i bardzo fajnie się złożyło, że pierwszy teledysk, jaki wypuścili, miał bardzo konkretną nazwę i proroczą nazwę. Pierwszym utworem, jaki został wyemitowany przez MTV, był to teledysk zespołu Battles, Video Killed the Radio Star. MTV na samym początku już rozniosło inne stacje rozrywkowe. Kto poleciał w MTV, stało się sławny od razu. Tak, to była chwila. Mm-hmm. To po prostu wchodziła elita. To wtedy faktycznie było coś. Tak, coś tak, takiego, tak. Gdzie po prostu ludzie prześcigali się w ogóle w pomysłach na teledyski. To też właśnie dla ludzi, którzy coś kręcili, nie tak, tylko dla muzyki. Tworzyli, tak, ludzie tworzyli 3-minutowe arcydzieła. Zawsze po prostu słuchało się w radiu piosenki, a teraz można było zobaczyć na przykład ekspresję artysty na wideo, a nie tylko w audio. Po raz pierwszy. Wcześniej tego nie było nigdzie. Mm-hmm. Tam nie tylko osoby, które tam grały muzykę, też były odbierane, ale też ludzie prezenterzy, oni byli właśnie naturalni. Mm-hmm. Oni tworzyli tak zwany mainstream. Dokładnie. Ich zachowanie, ich styl ubioru i to, co słuchali. Właśnie po raz pierwszy było widoczne to, jak człowiek może naturalnie się zachować, nie było tej sztuczności. Mm-hmm. Ludzi to sobie dziwiło, że można być po prostu zwyczajnym. Zwyczajnym przed kamerą, można się bawić. Tak, byli po prostu głosem... Z mopem na łbie. Na przykład. Byli po prostu głosem popkultury. To, co słuchali prezenterzy i co prezentowali, młodzież podchwytywała, jak to się mówi? Podchwytywała. I po prostu to otworzyło nowe trendy. Oprócz rozrywki, MTV też wiele razy przedstawiała różne sceny krótkie, w których nawet edukowała młodzież w zachowaniach społecznych. Także w ogóle to było coś tak nowatorskiego, tak innego. To był miks najfajniejszych rzeczy. Rodzice nie mogli wtedy normalnie powiedzieć: nie oglądaj, ty głupie, to niczego nie uczy. Czy zachowania w społeczeństwie. MTV tworzyło zasady społeczne, kulturalne, obyczajowe, muzyczne. Wszystko to po prostu tworzyło sposób myślenia tamtejszej młodzieży, ewentualnie osób starszych. No i właśnie i teraz ludzie... patrząc teraz tak właśnie z perspektywy czasu. Tak, to przy okazji właśnie to nagrywanie poszczególnych kawałków na VHS, na kasety. Wałkowanie regularnie. To mi zawsze starzy ludzie mówią... Starzy ludzie, kurde, że... ludzie, którzy starsi od nas zaledwie o 4 lata. Na przykład, starzy ludzie. Na przykład włączało się kasetę VHS i nagrywało się teledyski. I ten teledysk oglądał się miliony razy, naprawdę miliony razy. To było jak taka mała degustacja dobrego wina. To kształtowało ich gusta muzyczne na całe życie. To było po prostu okno na świat, okno na zachód. U nas kiedy trwało fala czerwieni, wszyscy wiedzą, o co chodzi, by zobaczyć oczy, jak tam ludzie żyją, no to nie dało się w inny sposób. Ja najbardziej utożsamiam się z początkiem lat 90. w MTV, wtedy Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, to była bomba atomowa, jeżeli chodzi o teledyski. Smells Like Teen Spirit?
nie znacie Smells Like Teen Spirit, to możecie tutaj się walnąć. Nawet jeżeli ta piosenka jest przegrana już tysiące, miliony, tak miliardy jak razy. Matters. Tak, na przykład. Metallica też, po prostu miazga. Przez pierwsze dwa lata MTV grało tylko i wyłącznie białego rocka, że tak to nazwijmy. W perspektywie teraz to się wydaje trochę dziwne. Ale, teraz to się wyrównało. Ale władze MTV jakby podchodziły sceptycznie do czarnoskórej ludności. Będzie jak najbardziej poprawnie. Aż do kawałka Michaela Jacksona Billie Jean. Wtedy dojrzano potencjał nie tylko białych ludzi, ale białych też czarnych. Ale też czarnych. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, oni doskonale wiedzieli, że to jest dobra muzyka, ale obawiali się po prostu reakcji wszystkich. Tak, a Michael Jackson był czarnoskórym, on tylko tak wyglądał, bo się wybielał. Artyści byli po prostu głosem popkultury, głosem mainstreamu. Michael Jackson, David Bowie, Paul McCartney, wszyscy. U2. Każdy, kto tam poleciał, był. Tak, każdy, kto tam poleciał, był po prostu głosem tamtejszej społeczności i ludności. W 1984, już tam troszeczkę po Billie Jean Michaela Jacksona, dostrzeżono potencjał hip-hopu. Władze MTV, tak samo jak z czarnoskórymi, tak, obawiali się hip-hopu, rapu. To... Ale nie mogli ignorować po prostu, jak to się wylewało. Właśnie, na każdym rogu ludzie słuchali rapu. No to wiadomo, zaczęto na początek eksperymentować, tak samo jak w przypadku właśnie Aerosmith. Tak, Aerosmith wypuściło pierwszą, to było bardzo dobre posunięcie, bo to troszeczkę ustabilizowało. Walk This Way to było pierwsze połączenie rapu i rocka. I to był strzał w dziesiątkę. Ja to lubię tą piosenkę, serio. Ja też. Ja nie jestem Aerosmith, ale... Nie, ja to pamiętam, jak byłem mały, to nawet leciała w RMF-ce wiele razy. Myślałem, że w MTV. Złote lata MTV zaczęły się od inicjatywy Boba Geldofa, który zaprosił 50? Albo chyba tak, mniej, 50 artystów do wykonania piosenki. Piosenka nazywała się Do They Know It's Christmas i to zjednoczyło bardzo dużo artystów. Początek właśnie takiej szerokiej współpracy między artystami. Tak. Wszystkie takie sytuacje, o których mówimy, to, które właśnie teraz są czymś normalnym, jakieś takie crossy, wtedy to wszystko było jako pierwsze, to tak. Dopiero wtedy było wprowadzane, tego wcześniej nie było. Na przykład Live Aid było takim wydarzeniem, które zjednoczyło bardzo wielu artystów, takich jak na przykład Paul McCartney, Led Zeppelin, tak, U2, Queen, Boże Święty, David Bowie, wszyscy, którzy byli wtedy naprawdę coś warci. To był pierwszy, a drugim dokładnie było nagranie kawałka skomponowanego przez Michaela Jacksona, Lionel Richie, tak. Właśnie, który nosił tytuł We Are The World. Tak. Nagrany w sumie przez zespół. We are the world. Właśnie, nagrany w sumie przez zespół. We are the children. I wtedy zebrano, z tego co pamiętam, to około 10... Nie. Nie policzysz tej kwoty, stare, to... Nie, tam było. Albo 90 milionów, albo... Co? Tak mało? Tak, dla pomocy dla głodującej Afryki. Początek lat 90. To było boom. To było coś, naprawdę. To było dla mnie największa rzecz, jeżeli chodzi o MTV. Bo MTV wypromowało zespoły, które już nie były taką wielką komercją, że tak powiem, jakie były przedtem. No bo powiedzmy sobie, zespoły takie jak U2 albo Michael Jackson, to było dosyć popowa muzyka, komercyjna muzyka, której słuchali wszyscy. A teraz z garażów, z piwnic wyszła muzyka gitarowa. Ludzie, którzy długie się włosy, nie czesali, niczym się nie przejmują, po prostu... Brudasy, tak. Takie kurde, w swetrach porozciąganych. Jakbym żył w tamtych czasach i byłem nastolatkiem w tamtych czasach, to bym identycznie wyglądał, bo się tak utożsamiłem z tymi czasami, nawet jeżeli się urodziłem 10 lat potem. Kurt Cobain to był, kurczę, idol. To był pierwszy idol taki naprawdę na wysoką skalę. Jeżeli, na przykład jak on się już popełnił samobójstwo, to wiele osób już popełniało samobójstwo za nim. To było po prostu coś, co wywarło bardzo duży wpływ na tamtejszą młodzież. Tak, nie robił, zawsze wywierało jakieś emocje. Tak, i taka muzyka właśnie brudna, taka nieczysta. Rzucanie się w perkusję na Dave'a Grohl. Tak, bunt. To było wtedy taki zastrzyk świeżości od wszystkich innych, dokładnie, od wszystkich innych zespołów. No i nie wiadomo czemu, wszystko się zepsuło. Koniec lat 90. to początek
końca. Zaczęło się od tego klasycznego pierwszego takiego kreskówki takiej, która była głupia, nic nie wnosiła. Kreskówka nazywała się Babies and the Butthead i... Dokładnie. Tak, no to, tak, to, to, to już takie... nie było, to nie było aż tak złe, ale to był początek i nikt się nie spodziewał, że to po prostu zniszczy całą stację muzyczną. Znaczy właśnie, to przez to, że było takie trochę inne, no na początku właśnie nowatorskie i właśnie inne, to ludzie jakby przyzwyczaili się, że cały czas MTV robi coś nowego, innego, czego nikt nie robił, więc na początku jakby to nie ludzie się nie spodziewali właśnie, do czego to słuchajcie, na porównanie. Koniec lat 90. to były głupie rzeczy na MTV, a to było muzyka, to były teledyski. A później, po kilku latach, to były głupie rzeczy na MTV, a to była muzyka. Nie było jej. Nie wiem, dlaczego władze MTV podjęły taką decyzję, zwłaszcza, że wiedziały, jaką oglądalność, mieli statystyki, tak? Tam siedzieli ludzie w garniturach i wiedzieli, jaką mają oglądalność. Też nie wiem, to był taki fenomen. I jak zaczęli chrzanić temat, musieli widzieć, że powoli tracą kontakt. I dlaczego oni od razu nie zawrócili, tylko dalej szli tą drogą? No i dawali jeszcze dlaczego więcej jakieś... Dlaczego szliście tą drogą? Dlaczego nie zawróciliście? Dlaczego? To już jest za późno. Ten czas już się skończył. Nie ma powrotu. Popatrzcie teraz na siebie. Popatrzcie teraz na siebie. Co wy teraz sobą reprezentujecie? Drogie garniaki. Pustość. Giorgio Armani. Tak? Louis Vuitton. Plastik, sztuczność. A gdzie muzyka? Gdzie są ludzie? Gdzie jest prawdziwość? Żal mi was. Żal mi was. Już? Tak. Teraz, jeżeli włączamy MTV, to mamy tak, nastoletnie matki, miłość na bogato, ostatnio Warsaw Shore. Co to jak ja mam to oglądać? Czy to jest muzyka? Ja wchodzę na MTV, żeby obejrzeć teledyski, dobrą muzykę, a tam teraz widzę dziewczyny, które puszczają się na okrągło, piją, chleją, ćpają. Masakra. I bardzo fajnie całą sytuację przedstawia cytat Konrada Aksinowicza z tego artykułu, który mówi, że gdybym dzisiaj oglądał... No tak, gdyby dziś oglądał MTV, a nie był reżyserem tak, i muzykiem... którym teraz jest, byłby prawdopodobnie... Alkoholikiem, który z czwórką dzieci... Tak, i ćpunem. To jest dokładnie to. To jest prawda. No. Wszystko, ten cały cytat przedstawia wszystko, co się dzieje teraz na MTV. I ja stwierdzam jedną rzecz. MTV było fenomenem. To kreowało modę, to kreowało trendy. Teraz nie wiem, co kreuje, chyba tylko głupotę. Jedyna rzecz, która nawiązuje do muzyki, to MTV Live albo MTV Rocks. To tam czasem może co sobie puszczę, jak się nudzę, ale 9 na 10 piosenek jest słabych po prostu. Wiesz co, wydaje mi się, że tego już się nie da uratować. Cały czas pozostaje w pamięci z tym, co było i nadal ludzie będą tak i tak będą wiązać. Mhm. Nie zanosi, żeby właśnie się polepszyło i chyba trzeba po prostu rozwalić to i zacząć zbudować tą arkę od nowa. To było dobre porównanie. Kiedyś pamiętam, co spytałem tatę, co to jest Nirvana, bo akurat słuchaliśmy Smells Like Teen Spirit w radiu i mój tata powiedział, słuchaj, to było trzech gości, którzy tak namieszali w show biznesie, że nawet sobie nie możesz o tym pomyśleć. Ja spytałem, gdzie? No, na przykład puszczali te dyski w MTV i jako malec poszedłem do MTV, znaczy do MTV. Ojejaj! Włączyłem telewizor, patrzę, a tam jakaś dziewczyna jest ruchana przez Murzyna. Miałeś... Włączyłeś telewizor, kliknięcie. Sorry. Czemu tak właśnie, się stało? Właśnie, o taki obraz teraz jest na MTV, powinien być na MTV zamiast tego gówna. Więcej by człowiek mógł wynieść. Funkcja Magic Angel jest wyłączona. A nie, wyłącza. Słaby sygnał lub brak sygnału. No, brak sygnału na MTV. Brak sygnału, teraz powinien być brak sygnału na MTV. Wcześniej był brany fenomenalny patent, ponieważ na tygodniu były puszczane kawałki, a na weekendach były cykle wywiadów z muzykami. Tak. I to o takich nie beznadziejnych, tylko normalne elitach. I tak była wypełniona ta luka czasowa. I wtedy przez całe tygodnie ludzie faktycznie mieli coś. A teraz masz przez... Tą lukę zapełnioną właśnie takim gównem, jak to powiedziałeś, właśnie na ostatnie matki. Bo to jest gówno, co to w ogóle znaczy, jest? Wiesz, czy to ma edukować? Ja nie podważam tego, że to jest gówno, bo gówno gównem jest. No. Kolejne dobre porównanie w odcinku. Z taką sentencją was zostawiamy. Pomyślcie o tym,
jeżeli ktoś ma jakieś wpływy w MTV, to może coś, wiecie, pogadać. MTV Polska, nie? Może, no. Może Polska zmieni tak, może rynek muzyczny. Tak, jakby było cudownie. Jakby Polska zaczęła, wiecie, renesans MTV, że znowu wróciłaby dobra muzyka. I to nasza biało czerwona Polska. Nawet niekoniecznie, ale fajnie by było. Może tak będzie. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Że wysłuchaliście naszego. Tak. Ale ta długość materiału wymagała. Po prostu chcieliśmy oddać hołd. Hołd, cześć. A że zazwyczaj zmarłym się oddaje hołd, cześć. No to zmarło. To chcieliśmy w ten sposób właśnie oddać w pewien sposób szacunek. Także... Przed państwem Radosław Stefański i Mikołaj Gwozda. Do zobaczenia.